piłkarze drugiej drużyny łódzkiego klubu sportowego zremisowali z Olimpią Elbląg 1-1, a obok mnie trener zespołu gości Przemysław Gomułka. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór wszystkim. Trenerze, jako pierwsi wywalczyliście punkt tutaj na stadionie Króla. Jak wrażenia? Od początku wiedzieliśmy, że my zmierzymy się z przeciwnikiem, który wygrywa swoje mecze u siebie, który ma pełną kontrolę nad każdym meczem, ma więcej posiadania, gra ofensywny futbol, ale ja też jestem zwolennikiem takiego futbolu, dlatego chcieliśmy się postawić i tu jestem też dumny z mojej drużyny, że potrafiła, a jak zawsze mówię na konferencyjnych, sprawdzam sobie te statystyki, to nie jest przypadek, potrafiła mieć więcej posiadania i to jest dla mnie bardzo taka ważna rzecz, więcej strzałów na bramkę. Uważam, że więcej sytuacji i z przebiegu gry zrozumiem trenera, jak powie, że remis był zasłużony, bo gdybym był po drugiej stronie, to bym był z remisu, nawet z remisu nie byłbym zadowolony, tak powiem, bo graliśmy wszystko od tyłu, chcieliśmy grać w piłkę, raz się nadzieliśmy na mały błąd, gdzie mogli zdobyć przeciwnicy gola, później dwa razy wyłożyliśmy, raz czy była sytuacja sam na sam, podaje do kolegi i on nie trafia i później jeszcze raz, gdzie Andrzej broni fenomenalnie, więc są to trzy sytuacje moim zdaniem, które minimum dwie muszą zakończyć się bramką dla ŁKS-u i wtedy jest nam ciężko się podnieść, ale ja patrzę z drugiej perspektywy, bo nie jestem trenerem ŁKS-u, tylko Olimpii Elbląg, że moja drużyna ma charakter, bo biegnie do końca i dopiero przestaje, jak piłka jest w siatce, co mi pokazuje, jaką jesteśmy drużyną. I tak jak powiedziałem, wszystkie te trzy sytuacje z pierwszej połowy powstały z naszych błędów, z naszych bardzo dużych błędów, a wykreowanych sytuacji nie było tak naprawdę. Wiemy, że ŁKS jest w tym właśnie najmocniejszy. Tak samo w drugiej połowie zmieniliśmy system, co pokazało, że zaskoczy to przeciwnika, bo naprawdę atakowali dużą ilością i nie mogliśmy całej szerokości połapać. Po zmianie systemu to my mieliśmy sytuacje, które musimy zakończyć bramką, bo były to bardzo, bardzo dobre sytuacje. I przy wyniku 1-0 mamy, nie wiem, 87, 89 sytuacje 2-1 z bramkarzem, gdzie po prostu wystarczy, że jeden z naszych zawodników daje do boku, drugi kończy i jest po meczu. A to się zemściło dobrą wrzutką i wykończeniem na 1-1, dlatego mówię, mecz można zobaczyć z różnych perspektyw, ocenić. Po drugiej stronie, tak jak powiedziałem, byłbym zły, jakbym zremisował, ale jakbym przegrywał do 90, to cieszyłbym się z remisu. A z naszej strony jestem przekonany, że byliśmy najmocniejszą drużyną, która się postawiła ŁKS-owi, bo to nie jest przypadek, że wygrały wszystkie mecze tutaj, że ta drużyna wygrała każdy mecz. Dlatego jestem dumny z tego, że potrafiliśmy przełożyć wszystkie założenia taktyczne, że mimo tego, że mieliśmy mecz z Pogonią Siedlce w tygodniu i tak siłami wytrzymaliśmy. Tylko szkoda, że nie dowiedzieliśmy tego, a jeszcze bardziej mnie boi, że nie strzeliliśmy na 2-0, bo była ku temu niejedna sytuacja. Dziękuję. Obok mnie już trener Marcin Matysiar. Zaczynamy zatem drugą część konferencji prasowej po meczu ŁKS 2 Olimpia Elbląg. Panie trenerze, po raz kolejny przekonaliśmy się, że w życiu pewne są tylko trzy rzeczy, śmierć, podatki i to, że ŁKS drugi strzela bramkę w samej końcówce. Dokładnie. Bardzo się cieszę z tej zdobytej bramki w samej końcówce. Oczywiście o bramkę mogliśmy się pokusić zdecydowanie wcześniej, bo zarówno w pierwszej połowie mieliśmy sytuację, żeby to już otworzyć ten mecz, tak się jednak nie stało. Ale gratulacje dla zawodników. Po raz kolejny pokazujemy charakter, po raz kolejny pokazujemy, że chcemy walczyć do końca i to jest na pewno bardzo budujące. Czyli ten mecz, pomimo że zremisowany, to jeden punkt, dopisujemy do tabeli, ale też taki kolejny jeden punkcik daje drużynie za mental i za to, co zrobili. Bardzo się cieszymy, że potrafiliśmy do końca grać i zdobyć tego wyrównującego gola. Punkt o tyle cenny, że cały czas utrzymujecie się na tym lidowym podium dzięki temu. No tak, przed zawodnikami też po meczu miałem krótkie przemówienie i tak naprawdę zapytałem się, czy ktoś po 10 kolejkach spodziewał się, że będziemy na podium. I myślę, że wokół i eksperci, i wokół naszej drużyny raczej postrzegani byliśmy, że będziemy mieli tutaj bardzo ciężko każdy punkt. A my po 10 spotkaniach jesteśmy na trzecim miejscu i pokazujemy, że chcemy więcej i chcemy dalej realizować nasze założenia i to na pewno bardzo, bardzo cieszy. Poprosimy o pytania. Jeżeli ktoś by był na treningach, czy przebywał cały czas,
to by widział, jaką pracę wykonuje Nelson, jak wygląda w treningach, jak ciężko pracuje. I naprawdę widać po tym chłopaku, że bardzo mu zależy. Tak po prostu osobiście jest mi szkoda i po prostu jest mi przykro, że on tego nie strzelił. Wiadomo, że taka bramka dałaby mu na pewno bardzo, bardzo dużo. No ale no, na pewno widać, że ten chłopak na ten moment gdzieś tam potrzebuje wsparcia. Oczywiście czy Oliwier, czy Łukasz Dynel również ciężko pracują. Dlatego wchodzą i fajnie, że w momencie, kiedy robimy zmiany, te zmiany dają nam jakość. Troszkę też tak pół serio, pół żartem, jak zacząłem przemowę po meczu w szatni, to powiedziałem, że troszkę daleko do grudnia, my już rozdajemy prezenty i chodziło mi trochę, że w obie strony i ta sytuacja nie strzelone, bo jeszcze trzeba powiedzieć, że jeszcze jedną miał Nelsi sytuację, ta na pewno zdecydowanie trudniejsza, miał również Juja. Miał sytuację, myślę, że jeszcze mieliśmy z jedną sytuację, którą mogliśmy zamienić na bramkę. No szkoda, no na pewno myślę, że przyjdzie taki moment, że Nelson się odblokuje i zacznie strzelać bramki, no bo tak jak mówię, no ja też na zawodnika patrzę też przez pryzmat jako człowieka. Nelson miał też, może nie wszyscy wiedzą, ale też miał swoje problemy gdzieś tam osobiste. Z mojej strony, ze strony sztabu, oczywiście kto będzie wychodził w pierwszym składzie, będzie decydowała przede wszystkim dyspozycja dnia i to, jak się prezentował w tygodniu i oczywiście też jak się prezentuje w meczach. Ale mówię, jako człowiekowi bardzo chciałbym mu pomóc, bo nie patrzę tylko na niego przez pryzmat piłkarza, ale też przez pryzmat człowieka, bo myślę, że to jest najważniejsze, że tak naprawdę jesteśmy ludźmi i każdy ma trudne momenty. Z czego wynika obecność Janka, drugi mecz z rzędu, to mowy, że jest napędzany na boisku? Janka? Łabęcka. Janek Łabęcki trenuje z pierwszym zespołem i tutaj po prostu była decyzja sztabu pierwszego zespołu, że Janek po prostu nie jest delegowany na ten mecz. Myślę, że wpływ na to miało to, że pierwszy zespół we wtorek gra Puchar Polski i myślę, że trener Moskal i cały sztab chcą mieć cały zespół do dyspozycji. Tutaj nie doszukiwałbym się jakichś dwuznacznych sytuacji. Po prostu taka decyzja sztabu pierwszego zespołu. Tak, Rico nie mógłby w tym meczu wystąpić, zgadza się, na Polonii dostał czwartą kartkę, ale myślę, że nawet jakby nie miał tej kartki, jakby nie musiał pauzować, to byłaby podobna sytuacja jak z Jankiem, bo taką informację już po prostu dostałem zdecydowanie wcześniej, bo pierwszy zespół grał w piątek, my graliśmy w niedzielę, we wtorek już czeka pierwszy zespół mecz Pucharu Polski, dlatego dosyć trudno by było to wszystko gdzieś połączyć i powiązać. Tak jak mówię, trener Moskal i cały sztab mieli plan jakby na ten taki długi weekend, czyli mówię od piątku do wtorku na te dwa mecze. I taka była decyzja. Obudnie Marcel Wszołek. Marcel, tym razem remis przed własną publicznością, ale remis, który wywalczyliście rzutem na taśmę, więc zgaduję, że jesteście z niego zadowoleni, patrząc na to, jak ten wynik jeszcze w 85 minucie się kształtował. Myślę, że tak, ale jednocześnie no, mogliśmy to wygrać. No wiadomo, że oni też mieli jakieś sytuacje, ale uważam, że z przebiegu całego meczu myślę, że byliśmy lepsi. No aczkolwiek no po prostu taka jest piłka i jakby nie wszystkie sytuacje można wykorzystać. Uważam, że remis też powinniśmy się z niego cieszyć i pracujemy dalej. Jakby za tydzień jest mecz we Wronkach, więc nic, tylko pracować. To, co należy podkreślić, to, że znowu pokazaliście charakter do samego końca. Dokładnie. No. Pracowaliśmy na to cały tydzień w sumie i każdy chciał zagrać w tym meczu, no i bylibyśmy na siebie źli, jakbyśmy no, nie grali do końca.
A dzisiaj się tak ułożyło, że jakby te zmiany też nam trochę pomogły i jakby cieszymy się z tego, że udało się wyrwać ten punkt.